promieniowania nie widać, nie słychać ani nie czuć. Jedynym sposobem, żeby sprawdzić, że coś jest radioaktywne, jest użycie licznika Geigera, czyli miernika promieniowania. Na archiwalnych nagraniach z czasów katastrofy czarnobyskiej elektrowni jądrowej oraz ewakuacji miasta Prypeć widać charakterystyczne białe kropki na filmie. No jest to ślad po promieniowaniu. Radiacja była wtedy tak wysoka, że można było to zaobserwować na nagraniu. Od tego czasu minęły 34 lata i oczywiście dzisiaj poziom promieniowania znacznie spadł. Utrzymuje się na całkowicie bezpiecznym poziomie, a śladów na filmach nie widać. Samo zjawisko jest jednak interesujące i zaciekawiło mnie, czy jest jeszcze miejsce w strefie czarnobyskiej, w którym da się uzyskać podobny efekt. Jako jedno z tych miejsc, w którym chciałbym to sprawdzić, wytypowałem zakłady Jupiter w Prypecie, a dokładniej schron przeciwatomowy, który znajduje się pod głównym budynkiem zakładów. Sam zakład funkcjonował jeszcze długo po ewakuacji, bodajże przez 14-15 lat. Działała tutaj firma Specatom, która zajmowała się nie wiadomo czym dokładnie, ale czymś związanym z promieniowaniem. Zostawili oni we wspomnianym wcześniej schronie przeciwatomowy dwa kontenery z szarym proszkiem. Nikt nie wie co to jest, ale jest bardzo radioaktywny. Sprawdzimy więc, czy wspomniany efekt tam wystąpi za pomocą kamery endoskopowej, którą kupiłem specjalnie na tą okazję. Trzeba maskę założyć. Same piwnice nie są skażone, wyłącznie to pomieszczenie, w którym znajduje się szary proszek, ale profilaktycznie lepiej maskę mieć, bo nigdy nie wiadomo, czy z wiatrem nie przeniesie się jakaś radioaktywna cząstka. Dobra, to lepiej nie nagrywać. Leci czas? Możemy iść. Dwie przeciwatomowe. Jedne i drugie. Ale tu jest głębiej. Zapas lasek przeciwgazowych. Kiedy zimą woda zamarza, wszystko wygląda jak zarabinowane. Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym są filtry. Chodziło o to, że gdyby doszło do wojny atomowej, schron jest zamykany, a filtry filtrują powietrze, żeby ludzie nie oddychali radioaktywnością. Tu znajduje się magazyn Heavy. Nie wiadomo po co ona była, ani dlaczego ją zostawili. Ale lepiej by było tego nie wdychać mimo to. Wszystkie kolory tęczy tutaj są. Zobacz to. Zobacz ten, jak brokat połyskuje. Okay. Szafka ze znakami radioaktywności
Na pewno trzymane tam coś promieniotwórczego. No, pytanie co? Tego nie wiadomo. Poziom promieniowania obecnie w tym korytarzu jest dokładnie taki sam jak w Polsce, czyli na całkowicie bezpiecznym poziomie. 0,12. Tyle co u mnie w domu. A nawet mniej. Ale zwróć uwagę, tu są dwie warstwy jakiegoś płynu, który zupełnie się nie miesza. Jest jeden i centymetrowej grubości jest drugi płyn. Być może ten na górze to jest woda, bo ten na dole ma inną gęstość. Źródło radiacji. Jest tu coś napisane, ale już totalnie nieczytelne. Ciekawy śmietnik. Stalowy, cały, ciężki. Z napisem ostrożnie radioaktywność. Mam na sobie dozymetr poszukiwawczy, który wykrywa bardzo niski, no, minimalny wzrost poziomu promieniowania. Naprawdę bardzo niski, a on już coś wykrył, czyli znaczy, że warto tutaj poszukać czegoś dokładniejszym dozymetrem. Tutaj na półce są siateczki z jakąś ziemią. Prawdopodobnie są to próbki ziemi, jakie zbierano po katastrofie. 4 mikrosiwerty, niedużo, ale jest. Na pewno jest to dużo za mało, żeby uzyskać efekt białych kropek. Tutaj jest trochę. O, 15 mikrosiwertów na godzinę. A tutaj znajduje się blok grafitowy z reaktora RBMK-1000. O. Niestety albo niestety, on jest całkowicie czysty. Więc nigdy nie został użyty w elektrowni. Prawdopodobnie był to element zamienny bloków numer 5 i 6, które powstawały w momencie katastrofy. No ale jak on się znalazł tutaj, w piwnicach, w Trypeci, 3 km od elektrowni, to tego też nie wiadomo. Masz maskę dobrze założoną? Tutaj tych próbek ziemi jest znacznie więcej. To wszystko tutaj i to. Ale zwrócił uwagę na to, tu jest wnęka. Ona była zasłonięta tą płotem, czy jak to nazwać. To było zamknięte na kurtkę, przewróciło się dopiero w zeszłym roku. A tam na końcu jest szafka. Wygląda, jakby totalnie nic tam nie było, nic ciekawego. A za szafką znajduje się nasz proszek, do którego zaraz idziemy. Patrzmy tutaj, mamy 16 mikrosiwertów. No do 20, wystarczy za szafkę wystawić, żeby poziom radiacji znacznie wzrósł. I nagle 124. Podejrzenie. Koniec skali.
Musisz włączyć to urządzenie. Moje jest. Strasznie dziwną fakturę to ma. Ja sobie to najpierw podstawię. O, już się pojawiają. No to co, to wyłączę. Ty. Ten alarm. No. To jest mój dawkomierz. A ja będę szukał punktu. Świeć, świeć. Już? Zasłaniasz? Nie, jest mniej. Dziwne. Ło, teraz jest ale dużo. Tu jest, o kurde, tu jest rekord. No teraz pełno tego. Tu jest najwięcej. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Białych kropek było mnóstwo, nie spodziewałem się nawet, że w pewnym momencie będzie ich aż tak dużo. Wyszliśmy ze stronu przeciwatomowego. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ kropek było znacznie więcej niż się spodziewałem. Wrócimy do hotelu i sprawdzimy, jak dużo ich było na dużym ekranie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to mój dawkomierz, czyli urządzenie do mierzenia poziomu promieniowania, który przyjmuje moje ciało, uruchomiło się wcześniej tylko w jednym miejscu, w Czerwonym Lesie. No teraz uruchomiło się też tam, co oznacza, że przyjmowaliśmy zbyt dużą dawkę w zbyt krótkim czasie. Oczywiście byliśmy tam tylko chwilę, więc dawka jest nieduża, ale on informował o tym, że gdybyśmy byli dużo dłużej, to przyjęlibyśmy naprawdę sporo.